Ostatnio realizowałem film, w którym analizowaliśmy, który dyktator ilu ludzi zabił, a następnie dzieliliśmy to przez liczbę lat, jaką panował. Dziś dla odmiany weźmiemy liczbę ofiar danego dyktatora, a następnie porównamy ją z populacją państwa, którym rządził i sprawdzimy, który z nich wybił największy odsetek ludności. Oczywiście niektórzy bardzo intensywnie działali poza granicami własnego kraju ale mimo wszystko chcę porównać ich powiedzmy rozmach w porównaniu z liczbą obywateli jego państwa. Jako liczbę populacji przyjmiemy liczbę ludności w roku przejęcia władzy przez dyktatora. Jeśli nie ma danych z danego roku, to weźmiemy datę najbliższą w panowaniu danego dyktatora. Augusto Pinochet w 1972 roku został szefem sztabu armii Chile. 23 sierpnia 1973 roku został awansowany przez prezydenta Salwadora Allende na stanowisko komendanta głównego armii. 11 września 1973 roku Pinochet przeprowadził zamach stanu, w którym obalił demokratyczny rząd socjalisty Allende. Od początku Ustanowiona przez niego hunta rozpoczęła brutalne represje opozycji. Już na krótko po zamachu stanu władze zamieniły główne stadiony kraju w obozy koncentracyjne. Największym z nich był Stadion Narodowy Chile Stadio Nacional de Chile. Pomiędzy sierpniem a listopadem 1973 roku przetrzymywano w nim 40 tysięcy ludzi, mężczyzn i kobiety rozdzielono. Mężczyźni przetrzymywani byli na boisku i widowni. Kobiety na basenie, szatniach i przyległych do stadionu budynkach. W przebieralniach oraz na korytarzach tortu turowano i mordowano ludzi. Przesłuchania prowadzono na bieżni. Junta Pinocheta posługiwała się licznymi skrytobójstwami także poza granicami Chile. Nie wiadomo dokładnie jaka liczba Opozycjonistów została poddana jego represjom w trakcie 17 lat rządów. Próby oszacowania tych danych zostały przeprowadzone przez specjalne do tego celu powołane komisje, głównie powołaną Parlamentarną Narodową Komisję Prawdy i Pojednania, której przewodniczył senator Raul Retting. Według raportu tej komisji w okresie rządów Pinocheta śmierć poniosło 2095 osób, zaś 1102 osoby zostały uznane za zaginione bez wieści, a w tym rankingu. Takie zaginione wliczam w ofiary, więc uzyskujemy liczbę 3197 ofiar przez 17 lat. W latach 70. populacja Chile wynosiła 10 milionów mieszkańców. Oznacza to, że Augusto Pinochet zabił 300% populacji. Fidel Castro na początek umieszczę Fidela Castro jako najsłynniejszego dyktatora Ameryki Łacińskiej, aby był jakiś odnośnik, gdyż miejsce 10 i 9 należy właśnie do dyktatorów latynowskich, więc będzie można porównać ich ofiary. Kubański rewolucjonista, polityk i adwokat to właśnie Fidel Castro, przywódca rewolucji kubańskiej. Faktyczny przywódca Kuby w latach 1959-2008. W 1959 roku objął stanowisko premiera, a w 1965 roku sekretarza rządzącej Komunistycznej Partii Kuby. W 1976 roku w wyniku reorganizacji rządu obok stanowiska premiera jako faktyczny przywódca kraju przeprowadził reformę rolną, nacjonalizację obcego kapitału, co przyczyniło się. Do zerwania relacji dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Od tamtego czasu Kuba zacieśniła relacje ze Związkiem Radzieckim, od którego otrzymała zresztą pomoc gospodarczą i wojskową. Po inwazji w Zatoce Świn w 1961 roku, proklamował socjalistyczny charakter rewolucji i odwołał się do marksizmu, leninizmu. Prowadził politykę eksportu rewolucji, i realizował m.in. ekspedycje kubańskich jednostek wojskowych do Angolii, Etiopii czy Zairu. Po chwilowej liberalizacji polityki gospodarczej w połowie lat 70. i kryzysie społeczno-politycznym w 81. nastąpiło ponowne zaostrzenie kursu polityce wewnętrznej. Pod koniec lat 90. ponownie przeprowadził pewną liberalizację życia na wyspie. W 2006 roku zrezygnował z władzy, a w 2008 roku ustąpił ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa. Na potrzeby swojej pracy dyplomowej przeprowadziłem szczegółowe badania dotyczące dyktatury na Kubie i uzyskałem konkretne dane. Fidel Castro w ciągu 55 lat działalności sprowadził śmierć na 7634 osoby. Coś na Kubie w 1960 roku żyło 7 milionów osób, co daje wynik w zaokrągleniu oczywiście 0,1% mało. A jak inni? Francisco Franco Kupilek Hitlera na terenie Hiszpanii dopuszczał się rzezi, bombardowań, miast, morderstw, sprowadził afrykańskie muzułmańskie oddziały, które słynęły z gwałtów, wprowadził handel dziećmi oraz tworzył obozy koncentracyjne. Jako rządy w Hiszpanii nazywane są białym terrorem, i wiem, że panował też czerwony terror, ale czerwony terror był. Może i bardziej brutalny, ale po pierwsze był prowadzony na mniejszą skalę, a po drugie nie był zarządzony przez głowę państwa. Liczba ofiar białego terroru jest obecnie przedmiotem debaty. Amerykański historyk. Warren Carroll wyliczył liczbę ofiar na 57 662 osoby. Doktor Paweł Skibiński wyliczył liczbę ofiar na poniżej 60 000 ludzi. Liczba ta jest naprawdę ciężka do oszacowania, ponieważ w grę wchodzą naloty, masowe egzekucje, obozy koncentracyjne, ale również wydawanie ludzi Niemcom. I tutaj pojawia się pytanie, kogo to ofiary? Czy Niemców, czy Hiszpanów? Warren Carroll mówił o blisko 60 tys. ofiar, Paul Preston w książce Hiszpański Holokaust mówił o 200 tys. ofiar, zaś Michael Richards wyliczył 400 tysięcy ofiar. Ustalmy więc ogólnie, że Francisco Franco zabił od 60 tys. ludzi do 400 tys. ludzi. Aby uzyskać prawidłowy wynik, wyliczam średnią ze dwóch skrajnych danych, czyli 60 tysięcy i 400 tysięcy i uzyskujemy liczbę 230 tysięcy ofiar. W latach 30 Hiszpanię zamieszkiwało 23 miliony ludzi, co daje nam wynik 1%. Facet wybił procent ludności własnego państwa. Benito Mussolini, włoski polityki, dziennikarz początkowo socjalistyczny, główny założyciel i przywódca ruchu faszystowskiego, premier Włoch w latach 1922-1943. Później, do 1945 roku, przywódca Włoskiej Republiki Socjalnej. W 1943 roku został odsunięty od władzy, utworzył później satelicki względem Niemiec rząd rezydujący we północnej części kraju. W 1945 roku został schwytany przez komunistycznych partyzantów i rozstrzelany. Odnośnie Mussolini'ego ciężko cokolwiek ustalić, jednak według danych pochodzących z Polskiej Agencji Prasowej w 1938 roku Mussolini deportował 7 tysięcy Żydów do Niemiec, z czego 6 zginęło w obozach koncentracyjnych. Wiem, że Hitler bezpośrednio ich mordował, ale Mussolini miał w tym udział, więc to zaliczymy. Ponadto Włosi mordowali w Libii, w Etiopii, na Bałkanach. Piekałkiewicz szacuje, że liczbę ofiar włoskiej okupacji w Jugosławii można liczyć tak na 10 tysięcy ofiar. J.L. Reidy podawał dla Grecji liczbę 8 tysięcy ofiar. Leszek Molendowski określa liczbę ofiar we Włoszech, bo były to przecież starcia faszystów za antyfaszystami na 395 tysięcy, a dodając wcześniejsze ustalenie, otrzymujemy liczbę 419 tysięcy ofiar. Benito Mussolini 419 tysięcy ofiar, zaś w latach 30. we Włoszech mieszkało 42 miliony osób, dzięki czemu otrzymujemy wynik również 1% w skali państwa. Mao Zedong Chiński polityk, przywódca kraju w latach 1949-1976 przez wielu historyków jest uznawany za największego zbrodniarza w historii ludzkości. Andrzej Paczkowski, w Czarnej Księdze Komunizmu, wylicza ofiary komunizmu. I biorąc pod uwagę, że Stalinowi przypisał podobną liczbę ofiar jaką ja, to można stwierdzić, że pan. Paczkowski posłużył się podobną techniką jak ja, z tego względu przyjmuję jego teorię, która mówi, że Mao Zedong sprowadził śmierć na 65 milionów ludzi, zaś rządził w latach 1954-1976, pełniąc dwa różne stanowiska, oczywiście, bo najpierw był przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej, a następnie przewodniczącym Komunistycznej Partii Chin. Mao Zedong to 65 milionów ofiar, zaś najstarsze rzetelne dane, jakie pochodzą z Chin, możemy uzyskać z 1960 roku. Zamieszkiwało wtedy to państwo aż 660 milionów ludzi, czyli liczba ofiar Mao Zedonga stanowi niecałe 10% populacji Chin. Józef Stalin. W czasie rządów Stalina w Związku Radzieckim panował masowy państwowy terror, który pochłonął życie blisko 20 milionów ludzi, z czego 11 milionów zmarło wskutek skutek błodu oraz trudną do ustalenia liczby ofiar sowieckich deportacji, zesłań i niewolniczej pracy w łagrach. Stalin, zawierając pakt Ribbentrop-Mołotow w III rzeszy umożliwił je dokonanie zbrojnej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku, przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej. Timothy Snyder policzył ofiary Hitlera i Stalina. Jakie informacje uzyskał w Związku Radzieckim? W okresie stalinowskim. Analogiczne dane wahają się od 6 do 9 milionów ofiar, licząc mordy i głagi. Do tego można doliczyć wielki głód na Ukrainie, który pochłonął blisko 10 milionów ofiar, więc liczbę tę można zakrąglić do 19 milionów ofiar Stalina. 19 milionów ofiar zaś populacja Związku Radzieckiego w 1922 roku wynosiła 134 miliony. Więc Stalin wytłukł 14% populacji własnego państwa. Nie wiem skąd te oburzenia, kiedy się mówi, że Stalin zabił mniej niż Hitler. No ogólnie tak, zabił więcej, faktycznie, ale Stalin rządził dłużej i rządził w większym terytorium. Więc to jest normalne, że w momencie, w którym obliczymy średnio uroczną zabójstw, czy zabójstwa odnośnie terenu, no to wyjdzie, że Hitler zabijał więcej, bo Hitler zabijał więcej i Hitler zabijał na większą skalę, tylko robił to krócej. Stąd wszelkie statystyki wskazują, że Hitler był gorszym dyktatorem, bo Stalin faktycznie rządził słabo i te jego poczynania doprowadziły do śmierci wielu osób, ale Hitler był nastawiony na zabijanie. Także te wszelkie argumentacje, że Stalin był gorszy od Hitlera to dla mnie są po prostu absurdalne. No, Hitler rządził tylko i wyłącznie po to, żeby zabijać, a Stalin był po prostu świrem. Saddam Hussein, iracki prawnik, polityk, zbrodniarz wojenny, jedyny marszałek Iraku, generał, prezydent i faktyczny dyktator Iraku w latach 1979-2003, sekretarz generalny irackiego oddziału partii BAS i przewodniczący irackiej Rady dowództwa rewolucji, do władzy doszedł po objęciu władzy w Iraku przez partię BAS, głoszącą socjalizm arabski i panarabizm. Saddam odegrał znaczącą rolę w zamachu stanu przygotowanym przez tę partię w 1968 roku. W latach 70. z jego inicjatywy znacjonalizowano przemysł naftowy w większości należący do zachodnich korporacji. Z pieniędzy pochodzących z ropy w szybkim tempie rozwinął gospodarkę Iraku Hussein. Otoczył się w rządzie politykami wywodzącymi się ze sunnickiej mniejszości kraju. Formalnie do władzy doszedł w 1979 roku, wtedy też miało miejsce apogeum jego władzy. 23 specjalistów od spraw międzynarodowych Iraku napisało Czarną Księgę Sadama Husajna, poświęconą najnowszym dziejom tego kraju od przejęcia w nim władzy przez partię BAS w roku 1968. Według obliczeń autorów, były dyktator ma na sumieniu 2 miliony ofiar. Irak w momencie przejęcia władzy przez partię Bas liczył 7 milionów mieszkańców. Oczywiście przyrost tam jest bardzo duży. Dziś Irak zamieszkuje już 40 milionów ludzi. W momencie przejęcia władzy przez Husajna Irak zamieszkiwało 13 milionów ludzi, a 2 miliony ofiar, co daje ponad 15% populacji zabitej. Adolf Hitler. Przez większość historyków uznawany jest za osobiście odpowiedzialnego za politykę rasowo-nazistowskich Niemiec, holocaust oraz za śmierć milionów ludzi zabitych podczas jego rządów. Prowadzona przez niego agresywna polityka zagraniczna doprowadziła do rozpoczęcia przez Niemcy II wojny światowej, w wyniku której zginęło około 50 milionów ludzi, przynajmniej według Georgia Feldmana. Jeśli jednak wierzyć Timotowi Snyderowi, który podjął się policzenia ofiar Stalina i Hitlera, uzyskujemy informację, że bezpośrednio Niemcy są odpowiedzialni za śmierć 11 Milionów cywilów. Moglibyśmy przyjąć liczbę 50 milionów jako liczbę ofiar Hitlera, ale wtedy byśmy musieli w innych przypadkach brać mm, pod uwagę liczbę ofiar wojny, a wtedy te liczby będą mniej dokładne. Więc przyjmijmy tutaj 11 milionów ofiar jako bezpośrednich ofiar Hitlera przez 12 lat rządów. Adolf Hitler, 11 milionów ofiar, zaś w momencie wybuchu II wojny światowej, czyli w momencie, w którym posiadamy pierwsze rzetelne źródła odnośnie liczby ludności III Rzeszy, kraj ten zamieszkiwany był przez 70 milionów ludzi, więc Adolf Hitler zlikwidował 15% populacji własnego państwa. Kim Il-sung, koreański polityk, przywódca Korei Północnej w latach 1946-1994, marszałek. I generał koreańskiej armii Ludowej, wieloletni przywódca partii pracy Korei wieczny prezydent. Korea północna jest bardzo ciężka do podliczenia, a znajduje różne szacunki ofiar. Najmniejsze dotyczą 1,5 miliona ofiar, zaś najwyższe 3 miliony ofiar, więc przyjmuje liczbę 2 250 tysięcy, czyli tak idealnie po środku. Koreę Północno w czasach Kimirsena zamieszkiwało 11 milionów ludzi, zaś ofiar było 2 miliony 250 tysięcy, co daje nam wynik 20% populacji gość pozbył się z tego świata 20% populacji własnego państwa. Pol Pot. W okresie od 17 kwietnia 1975 roku do 7 stycznia 1979 roku dyktator Kambodży, członek Komunistycznej Partii Kambodży i przywódca Czerwonych Kmerów, zdaniem wielu badaczy oraz środowisk opiniotwórczych, twórca najskrajniejszej formy totalitaryzmu w całej historii ludzkości, szacuje się, że w latach 1975-1979 z głodu, chorób i wycieńczenia zginęła prawie 1 czwarta liczącego 6 milionów ludzi krajowych. Jedna czwarta czyli mamy 25% populacji Przyszalał